Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy 15 marca. Jest godzina 16:43. Ja dopiero się wykąpałam. Praktycznie spałam cały czas. Z przerwą na leki, na śniadanie i to wszystko. Teraz wstałam. Artur w ogóle wcześniej zrobił takie placuszki, takie jabłkowe na tej patelni do naleśników. Może Artur będzie chciał przyjść do Was się przywitać, bo akurat jest w salonie. A ja będę odgrzewała obiadek. Odgrzeję ziemniaki, które dostaliśmy ugotowane, no ale wiecie. Ale już się nie nadają, żeby zjeść je gotowane, to odsmażę. No i tutaj mamy klopsiki i kotlety. I to odgrzeję, do tego jest surówka. I działam. I zaraz się widzimy. W tej chwili podnieść takie naczynie żaroodporne w jednej ręce, to jest taki wysiłek, jakbym miała wziąć, nie wiem, 20-litrowy worek cementu do rąk. Taki wysiłek to jest w tej chwili. Jestem słaba jak mysza. Normalnie. Naprawdę. Niesamowite to jest, jak choroba człowieka potrafi doprowadzić, że każdy, słuchajcie, ruch, każdy oddech to taki wysiłek. Ja wiecie, tylko wczoraj, tylko się skupiłam na tym, zresztą wczoraj, przedwczoraj tak samo, żeby tylko naczynia do zmywarki wkładać i to jest wszystko, nie? Żeby potem na koniec wstawiać zmywarkę. Żeby były sztućce i kubki i talerzyki, bo nic, słuchajcie, nic. Nic nie jestem w stanie więcej zrobić. Jeszcze dobrze, Artur miał więcej sił, odkurzył, zmył podłogę. Chociaż już tak jest do zmycia, ale i tak dobrze, że mógłby to zrobić, bo ja normalnie mówię Wam, jak mysza. A przy wszystkim tak się po prostu pocę, że niesamowite to jest. Dobra, jeszcze mięsko odgrzeję i idziemy jeść. Wtedy może jeszcze później do Was coś pogadam, jak trochę odsapnę. Odzyskam sił trochę może. Także, no, widzimy się później.
Dzień dobry. Cześć. Myszka... Rudy. Zjedliśmy obiadek, smakował, nie? A cóż mówi, że... Myszka wcześniej nagrywała. Opowiadała wam jak, co, jak, na co, po co? Opowiadałam, że tak powiem, ja mówię, z mojego punktu widzenia. Jak nagrywasz sama i dobrze ci to wychodzi, to się trzymaj tego. Nie, bo widzowie by się zapłakali, że ciebie nie ma. Niech się nie zapłaczą. Oj, by się zapłakali, tak. W którą stronę? Wszyscy przecież cię tak pozdrawiają i życzą zdrowia i wszystkiego. No, przecież wszyscy o tobie pamiętają. No widzicie, tak to jest. No, tak wyszło. Ja kibluję do 26 marca. Do 26 marca. 26 marca. Do północy. Tak, o godzinie 12 dokładnie deinstaluję tą aplikację całą. I wpierona, nie chcę tego więcej widzieć. Narobiłem sobie bigosu sam. Inwigilują Artura, mnie nie, w ogóle. Co sam narobiłem bigosu. No. Mysza jest do 19. Ale mi nikt nie przesyła. Ja nie muszę robić selfie ani nic. Nie wiem dlaczego. Bo tak ty. Jest. Bo wiedzą, że jak ja jestem chora, to wiedzą, że nie ma się siły na nic. No, dlatego oni to już wcześniej chyba przewidzieli. No. Widzieli, że takie osoby w takim stanie nie będą w stanie w żaden sposób. Tym bardziej ich świadomość nie pozwoli im stwierdzić tym osobom chorym, tak, czy on już zrobił to zdjęcie, wiecie, czy jeszcze nie zrobił. To się tak wydaje, ale naprawdę były takie dni, nie, że ja nie wiedziałam ani jaki jest dzień, ani jaka jest godzina. Nic, w ogóle zero kontaktu, wiecie. Jakby Artur nie pilnował, że ja muszę coś wypić, że ja muszę coś zjeść. Zjeść, to dużo powiedziane, bo jak ja ugryzłam kanapkę, to już był koniec mojego jedzenia. Ale no. Artur też na początku w ogóle apetytu nie miał i tak, wiecie, no musiałam go zmuszać. Już były takie dni, jak się ja tak troszeczkę lepiej poczułam, a Artur był taki naprawdę bardzo, bardzo był lichy, to ja musiałam na niego wręcz krzyczeć, bo naprawdę, uwierzcie mi, nie chciał jeść. Nie chciał, nic nie chciał. Ja nawet rosół miałam ugotowany tam w te pierwsze dni. To było chyba 3 i 4 i 5 tak najbardziej. Artur mnie strasznie martwił. Tak strasznie mówię, że jak nie zaczniesz mi jeść... Pokaż tutaj. To do szpitala z tobą pojadę. Trochę. Także tak, kochani. No. I Artur nie chciał jeść. Musiałam na niego krzyczeć i potem, słuchajcie, aż zadzwoniłam do siostry i powiedziałam, żeby ona na niego nakrzyczała. Bo powiedziałam, że on mnie w ogóle nie chce słuchać. No i wtedy faktycznie po rozmowie z moją siostrą Artur zaczął jeść i się słuchać. Ale jeszcze zadzwoniłaś do kolegi, do Madzi. Tak, też zadzwoniłam i też powiedziałam, żeby okrzyczała ciebie. I tak jak wszyscy okrzyczeli Artura, to, bo naprawdę słuchajcie, on był taki słaby. No nic nie chciał, nie chciał popić wody, nie chciał popić herbaty. Nie chciał nic dotknąć, żadnego jedzenia, w ogóle nic, na wszystko nie, na wszystko nie. Ja mówię, jak tak dalej pójdzie, ja mówię, to ty umrzesz tu z głodu, a nie od choroby. Bo nic nie chciał jeść. Chyba, słuchajcie, 3 dni to w ogóle nie tknął nic. To ja już się tak, słuchajcie, zdenerwowałam, tak się zmartwiłam, bo mówię, nie dość, że sama ze sobą nie mogę wyrobić i nie wiem, co mam robić i tak się źle czuję. Ja mówię, to jeszcze z tobą muszę się dorabiać, jak z małym dzieckiem. No i wtedy faktycznie się ogarnął. I zacząłem pić, zacząłem jeść, ale nie byłem w stanie ze względu na chorobę, która no tak przejęła moje ciało. No. Taki byłem już, no aż ręce takie chłodne były, nie? Normalnie nie było siły w ogóle w rękach. Naprawdę. Plecy bolały, klatka piersiowa bolała. Mm. Mnie bardziej tak dół klatki piersiowej, styk brzucha z żebrami. To już tak może bardziej od tego kaszlu. Mnie bardziej tutaj, wiecie, bolało, tam, nie? Natomiast ja to cały czas podejrzewam, że to jest zapalenie oskrzeli. A wracając do tych telefonów, no to... A jedna widzka napisała, że jakie mamy grupy krwi, bo...
podobno grupa zero rzadziej choruje na to. Ja tam. A ty jesteś zero. Ja tam nie wchodzę w grupę krwi. No tak, nie. Ja podobno. Nie jestem grupa zero. A nie, ty nie jesteś zero. Ja mam ABRH minus. No. A ja mam ARH plus. Także. Ale ty masz taką jedną. Co 1% ludzi ma, nie? Tak rzadką krew. No. Ja tam nie wchodzę, kto jaką krew ma. Nie uważam tego za jakieś tam, wiecie, wytyczne do tego, co tam no. I tak dalej, bo ja już nieraz stwierdziłem i to się później okazuje, że tak naprawdę to ma mało wszystko wspólnego. Ktoś tam gdzieś coś napisze, ktoś no, gdzieś coś tam powie, każdy ma jakieś mija tam ileś tam swoje, lat, nie? Okazuje się zupełnie w drugą stronę. I że to jeszcze coś tam innego, nie, i tak dalej. Co róż, tych test, tych teorii, co róż to jest. A jeszcze jak ktoś, wiecie, opłacony odpowiednio, to już takie tezy wali, że tam. Sami, nie będę wam mówił, wy wiecie sami ze swojego życia. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że ja miałam wynik pozytywny, a Artur negatywny. Dla mnie to jest bardzo dziwne, dlatego że naprawdę przeszliśmy to samo. Tylko u Artura się zaczęło łagodniej, a u mnie się zaczęło po prostu ostrzej. Ale tak, to naprawdę wszystko to samo przeszliśmy. I Artur miał krócej temperaturę, ja miałam dłużej. Ja dzisiaj nie biorę... Czekaj... Wczoraj już na noc nie wzięłam na gorączkę. Dzisiaj nie biorę, na razie nie mam. Mierzę sobie co chwilę, na razie nie mam. No ale powiem wam, że ogólnie rzecz biorąc... To wiecie, takie powracanie jakby, jak już z tej najgorszej takiej fazy, wiecie, takie powracanie, bo zawsze było tak, że ja już jak taka byłam trochę zdrowsza, nie? To już chciałam wstać, wszystko robić, tak, wiesz, tak, nie? Tak, Myszka zrobiła to i poszła sprzątać. Ale koniec, katastrofa, słuchajcie, trup, człowiek nie ma siły w ogóle na nic. A ja ci mówiłem, zostaw no. To, nie rób tego, no. Wracaj do łóżka. A ona się troszeczkę lepiej poczuła, a ja już muszę iść posprzątać. Poszła sprzątać, teraz poszła odkurzać, potem poszła podłogę zmywać i wróciła ja blada jak śmierć na chorągwi, a wieczorem jak ją dopadła temperatura no. I tam to słabości, był najgorszy taki czas. To naprawdę było bardzo źle i no uwierzcie mi, nie raz, nie dwa, nie trzy. Nie życzę nikomu nie, naprawdę. Nie, jeśli o mnie chodzi i Mysza. Ja mówię, ja nie dam rady już. Ja już, to jest dla mnie za dużo. Trzeba karetkę wezwać. No, już nie wiedzieliśmy, wiecie, co mamy robić, bo no. Ani Artur no, był w takim stanie, że wiecie, jak jeszcze jedno, bo przeważnie było tak, że chorowaliśmy, to przeważnie było tak, że najpierw Artur zachorował, a ja się od niego zaraziłam i no. Wtedy jak on już tak wydobrzał, no to wtedy, wiecie, ja się, on się mną opiekował i tak na odwrót. I jakoś to zawsze było, wiecie, że nie było tak większego problemu z tym. A teraz po prostu oboje naraz padliśmy. Tak naprawdę były dwa dni różnicy tylko. I padliśmy oboje. I wiecie, my... To jest nie do opisania po prostu, co się działo. Oboje trupy po prostu w jednym zwłaszcza. Łóżku. I nie wiedzieliśmy, wiecie, my tylko spaliśmy. Ja naprawdę ze sobą tak walczyłam, żeby wstać, no żeby ja motywowałem, żeby Mysza jadła. Tak, potem ja go motywowałam, żeby ja ten rosół chociaż odgrzewałam, chociaż żeby z kubka wypił, chociaż żeby cokolwiek. Ale słuchajcie, wstanie i zagotowanie wody na herbatę, to było dla mnie jak normalnie, nie wiem, wejście na jakiś szczyt, naprawdę. Po prostu taka rzecz do wykonania, że nie... No wysiłek nie do opisania. Słuchajcie, ja cały czas mam tak problemy z mówieniem. Z takim wysiłkiem mówię. Dla mnie to jest taki wysiłek. A dlaczego? Co się stało z tobą? No wiesz, tutaj mi wszystko po prostu mi jest ciężko. Od no, tego to musisz, no to musisz wąchać znowuż. No, inhalacje. Wiecie, cały czas inhalujemy się. No ale to mimo wszystko, i tutaj mam ten atrowent, ale to mimo wszystko, no tak mnie po prostu, to wszystko mnie tak położyło, tak mnie wykończyło, załatwiło, że ja naprawdę z takim wysiłkiem mówię, jakbym teraz miała wejść na przykład na drugie piętro,
To ja już bym słowa z siebie nie wydobyła. Nie wiem, czy my w ogóle weszło. Musisz, na to drugie piętro. Kochani, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, bardzo dobrze, ale jest to proces bardzo długotrwały, no a, ja nawet, a nawet bardziej niż długotrwały. Z wrzątkiem. Tak, i ręcznik na głowę. Tak, garnek, wiecie, w garnku zagotować wodę, taką maść troszeczkę włożyć, bo tam jest taka łyżeczka. I nad garnkiem, ręcznikiem się przykryć i inhalować jak najniżej, jak najdłużej się da. Najlepiej to całą chorobę przysiedzieć nad garnkiem. No tylko, że też Artur też mówi, szybko inhalacja i ten. A ja ledwo co mogłam w ogóle siedzieć, wiecie. A co dopiero jeszcze ręcznik mieć nad sobą, jeszcze wdychać. Mówię wam. No bo tutaj w tych płucach to się katastrofa, wszystko skupia. Katastrofa. Tam to wszystko, te całe boleści, trzeba to wszystko, co tam jest w tych płucach, wytruć te wszystkie bakterie. No, to jest najgorsze wszystkie... właśnie, ten kaszel i to tutaj zatkanie takie, to najdłużej po prostu zostaje. Gdyby nie to i to, że się tak szybko męczę, to już by było, naprawdę by było, mogę powiedzieć, dobrze, nie? Ale wiecie, tak funkcjonuje, coś tam staram się bardziej siedzieć, bo Artur mówi, jak możesz to siedź, się nie kładź, bo wiecie, żeby cały dzień nie przeleżeć. Dokładnie, kochani, jest tak. Jak leżysz, a możesz usiąść, to usiądź. Jak siedzisz, a możesz stać, to wstań. A jak możesz stać, a możesz chodzić, to chodź. I tak dalej, nie? No. Tacy ludzie najszybciej wracają do zdrowia. Ja się staram nie kłaść, ale dzisiaj byłam taka słuchajcie, wymęczona, no nie wiem, dopiero wstałam. O 16 się ogarnęłam, bo tak cały czas, wiecie, no wstałam, zjadłam śniadanie, Artur zrobił kanapki. Zjadłam śniadanie, wypiłam tam wodę z cytryną i tak, wiecie, staram się nie leżeć, ale no potem to mnie tak zmogło. Taka jestem cały czas słaba, no po prostu słaba, jakby mi ktoś odebrał, jakby mi ktoś wyssał po prostu energię ze mnie, jakby no ktoś siłę ci, całą. Wstawił zużyte baterie. Tak, jakby mi ktoś po prostu tak wyjął moje baterie naładowane i mi wsadził takie zużyte, stare. Z soli. No. Albo z pieprzu. No. Słuchajcie, dzisiaj było takie ładne słoneczko. No także tak, ja jestem do 26. Uwięziony. Ale żem się wkopał. Ale się Artur równo. Wkopał. Ale Artur już mówi do mnie dzisiaj, że Jezu, jakby sobie tak pączki zjadł. Ja już mówię, dobra, już przeżyjesz jakoś te 4 dni, nie? Bo ja mam, i zresztą wy też będziecie mieli, w razie czego, no to tam się zastanówcie, jak to zrobić, czy jak. Że no będziecie mieli, to jest, ja miałem od 9 do 26. No, jakby Artur miał wynik pozytywny tak jak ja, to też by miał tylko do 19, tak jak ja. No. A że on jest z chorobą, z osobą chorą, która jest w izolacji, to musi być dłużej, no bo wiecie jeszcze, że cały czas może się zarazić. Więc no nie fajnie, no ale ja już będę mogła być na chodzie i będę w stanie w ogóle być na chodzie za te 4 dni, no to wtedy pójdę do tego sklepu Arturowi, kupię pączki. Możecie się ze mną nie zgadzać, natomiast ja bardzo sporo negatywnych głosów słyszałem z ust różnych profesorów na temat tych testów PCR. Także no... Co rusz to, no, jest tyle, ile ludzi, tyle jest wersji różne, i zdań na ten temat. Co rusz to różne takie opinie słyszę właśnie, negatywne. No. W ogóle to nie należy się kierować tymi testami, one były opracowane do czegoś innego zupełnie. Kochani, wracając do tych sytuacji, które nam się przydarzyły, ojeju. To myśmy dostali, wiecie, zaraz po zgłoszeniu tego pani doktor, że tam, no i ogólnie to jesteśmy chorzy. No. Jesteśmy chorzy. No i tutaj wypadałoby jakieś takie osłuchanie nam zrobić, nie? Nawet później też to osłuchanie zrobić, czy no kiedykolwiek, no kuźwa. No. Tyle jesteśmy, ile my już chorzy jesteśmy? 2 tygodnie. No. I wypadałoby w ciągu tego, bo później też się dopominaliśmy, osłuchać. Wiecie, nie po prostu zostawić człowieka samopas, tak jakby, wiecie, że już masz tą plagę, to już, no, już leżysz masz, wiesz, i leżysz tam i nic mnie nie obchodzi. Mi to można stwierdzić, dobra. Najważniejsze, że plaga jest stwierdzona, już spokój jest.
Już mam sumienie Ale ty czysto. Nie masz, tak? To no tak, u ciebie no, ale, jest tylko przypuszczenie, że przeszedłeś wcześniej. Ale tak ten system działa. No to jest chore. Plaga jest stwierdzona, do widzenia, żegnam. No, a wiesz, a potem powikłania i tak dalej. A że... jak na przykład to było zapalenie płuc albo zapalenie oskrzeli, no to są no ale, powikłania, no to tak, ale i tak. I tak się nie biorą do tego. Nie biorą cię. Na badanie, bo jest autoporada. Tam, dzwoń. Teleporada. No, dzwoń tam. Ale teraz ma być tak, że jak ktoś chce do lekarza, no to musi być No dobrze, przyjęty. Dobrze, ja nie wiem, jak, czy tak, czy tak, czy jak. Oni i tak robią po swojemu, to jest no raz. Tak. A dwa, że starają się wszyscy okrajać, im bardziej, nie? Ale wiesz, jaka jest się teraz panika, słuchaj, jakieś są chore sytuacje, słyszałam, że przyszła matka z chorymi dziećmi, się okazało, że mają, wiesz, zapalenie oskrzeli do przychodni, a druga matka, wiesz, z mordą, że ona przychodzi z chorymi dziećmi do przychodni. No to gdzie ma pójść z tymi chorymi dziećmi? Kiedyś to było normalne, tak? Przychodziłeś do lekarza, wiadomo, że przychodziłeś, jesteś chory, tak? Lekarz ma cię zbadać. A teraz ktoś przychodzi do przychodni chory i już jest atak. Bo wychodzisz z domu chory. No niemniej jednak... To gdzie ty masz iść zbadać te dzieci? Niemniej jednak, no... lekarz nie jest w stanie przez telefon stwierdzić, czy masz zapalenie krtani, czy masz zapalenie oskrzeli górnych, dolnych tam, czy, tak. czy co tam. Jest tyle różnych rodzajów około grypowych, jakichś tam zakażeń grypowych. Jakiś taki biogram, czy no tak. Zrobić, co jest kuźwa. No co masz, no mam to, mam to. No i co? Aha, no to jest to. Jakieś takie... I przez to właśnie ile ludzi umiera, że właśnie bo masz to, to do, dobra. To taki antybiotyk. Nie pasuje, dobra, to jeszcze taki. Nie pasuje, jeszcze taki. No właśnie. I koniec. No. I tak się i tak robią. No to pani weźmie to. Jak nie podziała, to weźmie pani tamto. No. A jak nie, no to może tamto. No i to takie jest, no to niczego nie prowadzi. No ale wracając do tematu, to zaraz po tym pani doktor się nas pyta. No, gdzie najbliżej byście chcieli mieć ten test? No. Ja mówię, najbliżej to będzie Kopernikus, nie? Tam szpital, Kopernik, ten wojewódzki tam. No dobra, no to do Kopernika walimy. No. No i przychodzi od razu SMS. Ja miałam do II wojny światowej do muzeum, a Artur aż tam wita stworza w Gdańsku Oliwie. Wyobrażacie to sobie? No. No i teraz skumajcie. Gdzie tu jest Kopernikus? Skumajcie kwestię. To jest zupełnie w różnych zupełnie częściach. Inne dzielnice to są. Jedno to jest Śródmieście, a drugie to jest Gdańsk-Oliwa. O wiele dalej. W zupełnie różnych częściach miasta. No. Tak jakby, no nie wiem, no. Ani się nikt nie zapyta, czy chcecie do drive-thru, nie, czy w ogóle ktoś samochodem. No bo kto, skąd można wiedzieć? No, gdzie ja bym poszła pieszo do drive-thru? I teraz patrzcie. Pojechaliśmy, bo Mysza miała na 15:30. A ja miałem na 15:50 w Oliwie. No. Pojechaliśmy tam, pojechaliśmy do tego tam Muzeum Marynarki Wojennej. Ale tak, no tak, ale teraz była taka akcja tego typu. Ja mówię, kurna, przecież ja muszę jechać do siebie, to ja mam dostałem tego SMS-a. Ja muszę jechać do siebie, bo jeszcze mi tego, nie? Mi nie termin. Że mnie nie zbadają. A ty tu zostań, no ale kurna. Ale nie. Ja sobie myślę, jak zostań, jak tu jest pełno aut, stoi... Auta, a ja 39 stopni gorączki, nie? No i teraz no. Co? Ona do w kolejce tej mobilnej ma czekać do garażów podziemnych z 30-stopniową temperaturą. 39. No, 39-stopniową temperaturą, ona ma tam czekać. Czy to jest jakaś w ogóle kurna... Cyrk. To nie wiem, kto to wymyślił, no więc pojechaliśmy do mnie. No ja ale to teraz już opowiadałam. No tak, ale teraz sobie wyobraźcie, ktoś na przykład, nie wiem, jest z Nowego Portu, nie? A dostaje skierowanie... Masakra. Przykładowo, nie wiem, do hali tej, Ergo RN. To jest zupełnie druga strona miasta, nie? Po drugiej stronie miasta. I teraz jedzie, wyobraźcie, ma tego... Ma tą plagę, nie? Bo tak nie będę mówił, jak to się nazywa, wiecie, o co chodzi. No i jedzie z tą plagą. No i teraz... Ale czy kogoś to w ogóle interesuje, czy jedziesz komunikacją miejską? No i załatwię pół miasta od razu. Bo jak nie masz auta, to jedziesz komunikacją miejską i zarażasz połowę miasta. I pół miasta od razu.
Ale do lekarza nie wolno z temperaturą. Bo jest podejrzenie. I rozwali pół miasta. No. Ale na testy masz jechać przez pół miasta. Autobusem albo tramwajem. No mówię wam, to jest chore wszystko. Normalnie teraz... jak człowiek tak sobie o tym wszystkim pomyśli, to w ogóle ani rąk nie ma, ani nóg, ani nic. I teraz wyobraźcie sobie, ktoś ma, dowiaduje się po dłuższym staniu tam w tej kolejce takiej, czy jakiej, nie? Dowiaduje się, że ten SMS to w ogóle... A ta godzina to jest tylko proponowana, że on a ten jest, SMS ale tam było nic potwierdź. Nie znaczy, tak. A to potwierdź to też nic nie znaczy, a godzina też nic nie znaczy. I teraz wyobraźcie sobie, że ten ktoś... I cały SMS nic nie znaczy. Że ten ktoś ma na przykład telefon na kartę. No. I on ma teraz... I godzinę na połączenie. I on ma, ileś tam czasu, właśnie tych godzin, ma spędzić teraz na słuchawce. Nie, jakby tak wszystko to, słuchajcie, wziąć do kupy i poskładać, to powiem wam, że to się naprawdę niczego nie trzyma. Niczego. Także zostaliśmy naprawdę... Jak, nie wiem, powiem wam, że jakby jeszcze raz miało do tego dojść, to nie wiem, czy ja bym w ogóle poszła i się wcale nie dziwię, że ludzie są tacy zniechęceni i takie mają do tego podejście, bo naprawdę z ludzi robią idiotów i traktują nas jak po prostu... popychadło, zamiatadło. No, masz plagę, umieraj. No i naprawdę, żadnej pomocy znikąd, po prostu mają cię po prostu gdzieś i rób sobie co uważasz. Masz już plagę, sprawa załatwiona. Kasa odhaczona, wszystko okej. No i teraz ja dzwoniłem tutaj dwa razy, słuchajcie, żeby się dowiedzieć w końcu ten wynik, nie? Bo my nie mamy tego konta całego internetowego. Więc dzwonię tam, bardzo miłe kobiety, no niestety, ale serwer się popsuł, no i teraz nie da rady, niech pan zadzwoni za godzinę, za godzinę. No to Artur dzwoni za godzinę. No to dzwonię za godzinę. Jeszcze za pół, niech pan jeszcze zadzwoni, bo jeszcze... Dzwonię i znowuż kobiecina... Przeciążone mamy wszystko. Kobiecina mówi znowuż, że serwer jeszcze nie naprawiony, zadzwoń pan za godzinę. Ale wszystko można, tylko serwer, nie? No. Oni mnie przyłączały. Teoretycznie można, ale praktycznie nie można, bo serwer padł, bo jest wszystko przeciążone. I wtedy dzwonię trzeci raz, już po trzeciej godzinie. I już się okazało, że nic nie można. I pani była w złym humorze, chyba, nie wiem, zupa nie smakowała albo co. Zasłona była. I ona od razu mówi, że nic nie można. Że to nie ten numer w ogóle, Artur mówi, ja już dwa razy tu dzwoniłem i jedna pani mogła, druga pani mogła połączyć, a pani nie może połączyć. A pani ma zły humor, już pani nic nie może. Ale ja nie mam złego humoru, ja nie, po prostu to nie ten numer. Masakra, słuchajcie. No i to sobie wyobraźcie. Jak jeden człowiek może, drugi może. A trzeci nie może. A trzeci, o ty kurna, ty tu będziesz coś mi tu... Chciał? Ja ci tu pokażę, tu się pracuje. No. My tu pracujemy ciężko. A nie tam jakimiś głupościami się zajmujemy. Oj, mówię także wam. Także ta choroba... A drapak stoi, czeka, także słuchajcie. Ta choroba, ona taka jest bardzo, że tak powiem, wam zdradziecka. Przede wszystkim bardzo... Nierówna. Bardzo ciężka. Nie napiera. Jednego dnia ci się wydaje, że jest lepiej. Z jedną częstotliwością. Tak, tylko jednego dnia może być tak, a drugiego dnia może być już zupełnie inaczej. I nie wiecie, kiedy będzie, wiecie, najgorzej? Kiedy jest ten najgorszy stan? Nie wiadomo. No i teraz tak. Byliśmy na tych testach, właśnie jeszcze wam powiem. Wynik się dowiedzieliśmy. I ja tam nie uważam, że tego, że może ja już nie miałem tych wirusów, albo że jeszcze nie miałem. Znaczy, że albo już nie miałem. Już, tak. Dla mnie fakt jest jeden i należy go stwierdzić, że ja po prostu nie mam, a mysza ma. A nie, że tam ja miałem, czy ja nie miałem. No i wtedy moim zdaniem powinno być tak, że Artur może jechać do lekarza, wiecie, normalnie i się zbadać, tak? Żeby osłuchać czy cokolwiek. No ale nie. Ja rozumiem, że ludzie się boją. Ja rozumiem. Ja rozumiem, że... Żeby jeden drugiego też nie zaraził. Ale słuchajcie, no kurde, nie można... No ale nie można jak wsiadasz do autobusu czy do tramwaju, jedziesz na testy, bo musisz zrobić te testy,
czy tam wsiadasz do taksówki chociażby, bo zamówisz taksówkę, jak już nie masz siły ani nic iść na autobus, to nie zarażasz? Natomiast, no zaraża. No i to, ale... gdzie tu jest jakaś logika? Właśnie, chodzi mi o to... Przecież nie każdy ma samochód, a poza tym nie każdy, jak ma 39 stopni gorączki, ci pojedzie. Chodzi mi tylko o to, że człowiek powinien mieć jakieś możliwości leczenia. Tak. To nie może być tak, że... Zostawiony sam sobie. Obligatoryjnie, ciach, stwierdzone, no, do widzenia. Nie żywym. Ma na to leków, nic na to nie działa, nie ma na to antybiotyku, nie ma na to nic, no sorry. I teraz... Leżeć i kwiczeć. No i dużo pij, tam oni takie komunikaty, takie propagandowe. Tak, tam, jak zadzwonicie. Że tam... I odpoczywać. Że dbaj o siebie, dbaj o innych, nie? No. Jest masa biednych ludzi na wsi mieszkają. Może tam zadbają, co? No. A może tutaj, kurde, widziałem bezdomnych. Nikt nie chce zadbać, a jest masa chorób zakaźnych. Krztuśce, nie krztuśce, grypy, nie chcą zadbać? Tylko tutaj nagle wszyscy chcą dbać? No. A człowiek jest naprawdę chory i jest pozostawiony sam sobie, słuchajcie. I nie ma. Stawka już jest policzona. I dzwonicie po karetkę, spokój. Nie ma karetki, bo karetka tylko przyjeżdża już jak chyba prawie, że zgon jest stwierdzony. Nie wiem, po co są w ogóle te karetki. No jak i... już człowiek naprawdę jest w takim stanie, że... A dla takiego człowieka, żeby go wyleczyć, który jest jeszcze w takim początkowym stadium, ale żeby nie było gorzej, no nie ma, nie ma. No i wtedy mysza już była w takim stadium choroby, że po karetkę chciała dzwonić. No ja dzwoniłam przecież. A gościu mówi, że to lekarz, a lekarz mówi, że to oni. No i tak, i tyle. I żeby nie moja siostra, to... I doktor nam mówi, no to co? Żebym była u świętego Piotra. Doktor nam mówi, to co, jak tam, ćwiczenia jakieś? Ćwiczenia oddechowe. Są tam te ćwiczenia oddechowe. Sobie wygoglować można. No. Wy tu trup, słuchajcie, ledwo żyjecie, bo macie 39 stopni gorączki. Po lekach na temperaturę i ledwo żyjecie i macie ćwiczenia oddechowe robić. Ogólnie słabo bardzo to wychodzi. Słabo to wszystko leczeniu. W ogóle wychodzi. Nie wiem, jak to tak ma wyglądać. Wiecie, my jeszcze młode osoby, jeszcze jako tako, no powiedzmy, ale co taki starszy człowiek, jakby na przykład był sam? Koniec. To koniec, słuchajcie. Nie wyobrażam sobie. To jest tak straszne i przerażające, że... Ja do końca nie wiem, czy ja miałem tą plagę, czy ja jej nie miałem, czy mysza tą plagę ma, czy ona jej nie ma. Nie wiemy tak naprawdę, wiecie, czy to wierzyć tym testom, czy nie. No. Także tak to jest, no. Trudno cokolwiek stwierdzić. A ja wiedziałem. No ja to Artur czuł, że jedno z nas będzie miało, a drugie nie i co wtedy? Ja tak wiedziałem, że ja mówiłem ci... Bo twoja siostra mówi, że tak, że odpowiedzialność, że tego, a ja mówię, zobaczysz, kuźwa, będą problemy, jak ja gdzieś wejdę, bo ja tak, jakoś tak się dziwnie z życiu ze mną dzieje, że ja gdzieś się wezmę za coś, to kłopoty są, to zaraz wszystko idzie odwrotnie, w drugą stronę idzie, no. I tak wiedziałem, że będą problemy. I tak samo z tym wynikiem. Ja mówiłem myszy, że może być tak, że jedno z nas no, nie będzie miało, a drugie będzie miało. To będzie najlepsze. To będzie najlepsze. I tak wyszło. Bo no tak zawsze mam. Ale dobra, teraz dłużej na policzki. No, dobra, ale u mnie nie może być normalnie. Nie, u Artura nie może być normalnie. Że i na przykład jestem chory. Tak, jestem chory, taki wynik. Nie, odwrotnie wciągnąć. To nie może iść normalnie. Nie. To... Ale co, myślisz, że już teraz będzie już tylko lepiej, nie? Teraz już jest tylko lepiej. No. Teraz jakoś musimy odzyskać siły, słuchajcie. Dobra, kochani, Barza nam się aparat wyłączył. Chciałam powiedzieć, że będziemy kończyć. Mam nadzieję, że już teraz wrócimy do normalności. Do nagrywania. Ja zobaczę, Artur, jak Elvis Presley. A jedna z was tam pisała, że mam brać nożyczki, a ja wiecie, ja nie mam jeszcze siły na takie rzeczy. Ogólnie to powinno być wszystko przez kogoś dopilnowane. Dlaczego tak mówię? Bo jak nikt nie ponosi za nic odpowiedzialności,
No to tak jest w życiu, no. No. Jak wy coś zepsujecie, to ponosicie odpowiedzialność za to. A jak tam wiadomo, oni i tak dalej, no dobra, to nikt nie ponosi tej odpowiedzialności. Ważne, żeby statystyki były odpowiednio... Słuchaj, ważne, żeby już teraz było tylko lepiej. Ważne, żeby nasi rodzice, to znaczy moi rodzice, nie zachorowali, bo powiem wam, że w ogóle tego nie widzę. Nie wiem, nawet sobie nie jestem w stanie w ogóle wyobrazić, jak to mogą przechodzić starsze osoby schorowane. Dla mnie to jest nie do pomyślenia w ogóle. I także to jest najważniejsze, żeby ich chronić. I żeby teraz już wrócić do normalności. Żeby odzyskać siły, idzie wiosna, mamy kupę roboty, wszystko się nam odłożyło, przeciągnęło i nie wiadomo tak naprawdę na ile czasu. No i nie wiedziałem, że chorowanie jest takie drogie. No i chorowanie jest bardzo drogie i kotek na nas czeka. I tak się wszystko, widzicie, posrało. No ale nic na to nie zrobimy, teraz już trzeba tylko po prostu przeczekać ten czas, jakoś dojść do siebie. Zacząć nagrywać, teraz mi też jeszcze jest dziwnie, bo się tak odzwyczaiłam, słuchajcie, normalnie od tego nagrywania. Wzięłam dzisiaj aparat, ale tak wiecie, naprawdę dziwnie jest po tylu dniach. Także mam nadzieję, że już wrócimy do normalności. Będziemy się starać zacząć normalnie po prostu funkcjonować. Muszę ogarnąć dom, muszę się zabrać za wszystko pomalutku. Ale też jest bardzo słaba. Jestem bardzo słaba, ale muszę zacząć coś robić. Nie mogę tylko leżeć, bo jak będę leżała, to w ogóle nie wrócę do normalności. Muszę się starać chociaż codziennie po jakieś pół godziny coś porobić, bo inaczej to wiecie, to jeszcze trochę i normalnie chyba zarośniemy brudem. Więc ja muszę zacząć coś robić, chociaż z rana może, jak będę miała więcej energii. A teraz idę sobie zrobić jeszcze inhalację, no i wrzucę wam ten filmik, także trzymajcie się. A ja fotki wysyłam. Artur fotki wysyła, selfiki. To tego. No. Najszybciej chyba rosnące konto po dwa selfie dziennie. A raz miałeś trzy, nie nawet? Nie, już nie pamiętam. No był taki jeden dzień, że trzy. I wysyłam to, no. Sprawdzają czy... Tak. O różnych porach. Czy Artur ma już ostrzyżone włosy, czy jeszcze nie? Nie mogliby po prostu, tam nie wiem, tam 12, nie, no bo to nie może być, że 15. Taka stała godzina, bo później byś się przyzwyczaił, byś wychodził jeszcze. No. Nie mogliby tu tak tego, tylko takie pilnowanie, czatowanie. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie życzenia, za trzymanie kciuków i za wsparcie. Bardzo raz jeszcze dziękujemy i do następnego. Pa, pa. I dbajcie tam o siebie. Tak. Pod kołdrą siedzieć. No, pa, pa. Kołdrą.